Witajcie moi drodzy, dziś zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków listopada. Zacznę od produktu do pielęgnacji ciała. Jakiś czas temu pokazywałam Wam jeden z moich ulubionych peelingów marki Colistar w takim ogromnym opakowaniu, aż 700 gramów, peeling Talasso. Uwielbiałam go i za zapach, i za działanie, i to jak wyglądała skóra po takim zabiegu. Postanowiłam jednak przetestować coś nowego i w mojej łazience, w mojej pielęgnacji ciała pojawił się peeling solny marki Sanctuary Spa. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie. Słoiczek różowe złoto. Ciężki słoiczek. Mamy tutaj 650 gramów. Peeling solny na bazie soli z Morza Martwego. W składzie ma również olejek kokosowy, olejek żożoba i olejek migdałowy. Konsystencja jest bardzo przyjemna, nie ukrywam, drobinki są dosyć ostre, przez co też bardzo fajnie złuszczają nam skórę, pielęgnują. A po całym zabiegu na skórze pozostaje warstwa takich przyjemnych olejków. Ja, jeśli chodzi o pielęgnację ciała i złuszczanie, czyli używanie peelingów, uwielbiam. Uwielbiam właśnie ten efekt końcowy, bo zazwyczaj nie muszę już nakładać żadnego balsamu lub masła, chociaż zdarza mi się, że też dokładam. Różnica w peelingu tym, a tym z marki Colistar jest, no oczywiście jeżeli chodzi o pojemność, bo tam było 700, tutaj mamy 650, o cenę, bo peeling marki Colistar jest droższy, ten jest tańszy. A peeling marki Colistar dostaniecie w Douglasie, możecie też zamówić ze sklepu internetowego marki. Ten natomiast kupicie w Hebe. Opakowania, no też mamy tutaj ogromną różnicę. Zapach. Peeling marki Colistar miał taki zapach przypominający trochę zabiegi w spa. Taki świeży, morski, odświeżający, pobudzający. Ten natomiast ma zapach charakterystyczny dla całej linii marki Sanctuary Spa, tej właśnie do pielęgnacji ciała. I on jest słodki, ale też bardzo przyjemny. Tutaj niestety mam też taki, znalazłam pewien minus. Otóż producent twierdzi, że ten zapach będzie na ciele utrzymał się aż do 12 godzin. Ja tego nie widzę, no nie zauważyłam takiego efektu. Mam też wrażenie, że zapach tego peelingu jest znacznie słabszy od peelingu marki Colistar, ale bardzo, bardzo przyjemny. Także ja po tym peelingu jeszcze czasami nakładam jakieś zapachowe masełko, na przykład marki Bath & Body Works. Spryskuje się mgiełką do ciała i jest już idealnie. Ale jeżeli chodzi o listopad, zobaczcie, ja już naprawdę zużyłam dosyć dużo tego peelingu. Mimo tego, że wystarczy odrobina, żeby sobie spilingować część naszego ciała, ale bardzo przyjemnie się go używa. Oczywiście odradzam osobom, które posiadają skórę naczynkową i bardzo wrażliwą, no bo tutaj mamy zawartość tych drobinek soli, które mogą jeszcze dodatkowo podrażniać, uwrażliwiać skórę. Jeśli tak jak ja posiadacie skórę suchą albo normalną, to myślę, że ten peeling sprawdzi się u Was idealnie. Teraz pokażę Wam dwa kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Jeśli regularnie oglądacie moje filmy, to też wiecie, że w listopadzie wróciłam do domowych zabiegów przy użyciu urządzenia Dermapen. W związku z tym musiałam troszeczkę zmienić moją pielęgnację. Odstawiłam retinol, kwasy już, zabiegi z kwasami skończyłam już pod koniec września. Natomiast musiałam postawić na kosmetyki, które będą łagodziły moją skórę po zabiegach, odbudowywały warstwę lipidową, dbały o ten płaszcz ochronny, były delikatne, kojące i nie podrażniały mojej już wrażliwej skóry. Jeśli chodzi o oczyszczanie, w tych dniach po zabiegu, w tych dwóch, trzech dniach po zabiegu nie było nic lepszego niż kojący, tonizujący żel do mycia twarzy marki Bandy i to jest seria Eco Friendly, czyli ta seria ekoceutyków, która zawiera w składzie praktycznie same naturalne substancje.
Bardzo fajna konsystencja. Ja już jestem praktycznie na wykończeniu, bo widzę, że jeszcze tyle zostało mi tego żelu. Konsystencja, no właśnie, takiego płynnego żelu, bez zapachu. Tworzy się taka bardzo, bardzo delikatna pianka. Nie podrażnia, nie uczula. Fantastycznie sprawdza się po zabiegach. Właśnie w tych dniach, kiedy ta skóra jest jeszcze taka lekko wrażliwa, kiedy jest lekko zaczerwieniona, kiedy potrzebujecie takiej pielęgnacji, nie powiedziałabym chłodzącej, ale właśnie odbudowującej, regenerującej i łagodzącej. Ten żel to jest mistrzostwo świata. Bardzo ładnie doczyszcza skórę w demakijażu. Ja go stosuję w tym drugim kroku demakijażu, czyli w myciu z wodą po zdjęciu pierwszej warstwy mojego makijażu, ale też stosuję go w porannej pielęgnacji. Coś wspaniałego. Jeśli jeszcze nie znacie kosmetyków marki Bandy, a zwłaszcza tej serii Eco, serii kosmetyków naturalnych, nietestowanych na zwierzętach, o wspaniałych składach, koniecznie poznajcie ten żel. Ja ostatnio też wspominałam Wam o kojącym przeciwzmarszczkowym kremie do twarzy też z tej serii. Dwa moje absolutne hity. Ale jeśli jesteśmy właśnie przy kremie, to muszę Wam pokazać odkrycie listopada. Kosmetyk, który no, wywołał u mnie ogromny, ogromny wow. Jest to Bepanten. Niedoceniony według mnie Bepanten. Bepanten Sensiderm Daily Care. Produkt nawilżający, specjalistyczny, z prebiotykowy krem do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, który zapewnia nam tą barierę ochronną, dba o ten nasz płaszcz lipidowy, chroni skórę, koi ją, bo mamy tutaj przecież też pantenol. No, mogłabym wymieniać ogromną ilość plusów, jeśli chodzi właśnie o ten produkt, ale nie będę się dzisiaj rozwodzić na jego temat, ponieważ stworzyłam oddzielny post na moim blogu. W opisie zostawię Wam link do tego posta. Tam dokładnie opisałam Wam skład tego produktu, jego działanie i to, do jakiej cery go polecam, dla jakich osób, kiedy go stosować. Bo uwierzcie mi, że ten krem to jest coś wspaniałego. Ja go kupiłam w aptece za około 60 zł. Jakiś czas temu był na przecenie w Rossmanie na dziale dziecięcym za 35 zł. Nie wiem, jak wygląda teraz sprawa i w jakiej on jest cenie, ale zobaczcie, tu jest ogromna tubka, bo mamy aż 150 ml. Tak, 150 ml i możemy ten krem stosować nie tylko na twarz, ale również na całe ciało. I to jest taki produkt, który ja uważam, że powinien znaleźć się w Waszej kosmetyczce przez cały rok. Czy to w okresie letnim, czy okresie zimowym, będzie Waszą skórę odbudowywał, regenerował, dbał o nią, chronił, koił. Będzie wspaniały tak naprawdę do każdego typu cery, ale już tutaj nie będę Wam się dokładnie rozwodzić na jego temat. Sprawdźcie sobie ten post na blogu. Dodam jeszcze tylko tyle, że skład tego kosmetyku jest fantastyczny i nie znajdziecie w nim substancji kontrowersyjnych, nie ma tu parafiny, nie ma tu żadnych parabenów, SLS-ów, związków zapachowych. Wielkie, wielkie wow i ogromne gratulacje dla marki, która stworzyła tak fantastyczny produkt. No dobrze, to teraz na zakończenie dzisiejszych ulubieńców listopada pokażę Wam dwa kosmetyki, mogłabym powiedzieć makijażowe. Już od jakiegoś czasu regularnie, a praktycznie codziennie testuję najnowsze rozświetlacze marki Mia. To są rozświetlacze w kremie i dostępne są 3 odcienie. Ja w ostatnim czasie stosuję odcień taki lekko złoto-żółty, bo bardzo podoba mi się efekt, jaki daje na skórze i to jest taki delikatny efekt. To nie jest rozświetlacz, który będzie bił po oczach, będziecie go widzieć z daleka. On nie ma też w sobie żadnych drobinek. I ja ten rozświetlacz stosuję przed nałożeniem podkładu tutaj na kości policzkowe, odrobinę tutaj i tu
tej strefie nad czołem. Później, jak już nałożę podkład, przypudruję go, to jeszcze delikatnie dodaję rozświetlacz właśnie tutaj, w tej okolicy i odrobinę tu. Efekt jest taki, jaki widzicie w ostatnim czasie na moich filmach. Według mnie bardzo naturalny, piękny glow. Poza tym marka Mia słynie z tego, że ma świetne składy kosmetyków i to są rozświetlacze kolejne naprawdę perełki marki. Jeśli jeszcze ich nie znacie, to ja Wam gorąco polecam. Tak jak mówię, są trzy odcienie. Odcień ten lekko złoty, lekko taki biały perłowy i delikatny różowy. Ale w listopadzie, jak wychodziliśmy gdzieś wieczorem, to jeszcze lubiłam sobie dodać troszeczkę takiego blasku na skórze i odrobinę brokatu. Ja co prawda nie lubię takich odkryć na mojej skórze, nie lubię takich zabiegów, że gdzieś bardzo się świecę. I jak wiecie też, nie jestem osobą, która stosuje masę, tonę makijażu i bardzo wiele produktów, ale czasami, tak jak mówię, przychodziła mi ochota i wróciłam w listopadzie i myślę, że w grudniu też będę stosować, a myślę też, że przynajmniej przez najbliższych kilka miesięcy. To jest taki puder do ciała marki Sephora i to jest zeszłoroczna kolekcja świąteczna. Tego pudru jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, on ma tutaj taki puszek. O, nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć, ale ten puder dosłownie odrobinka, słuchajcie, odrobinka na ten rozświetlacz Mia tutaj i blask. Przepiękny. Nawet dostawałam od Was pytania, co ja mam za rozświetlacz, że on tak pięknie błyszczy. No i widzicie, to jest połączenie tego kremowego rozświetlacza marki Mia i dosłownie odrobinka tego pudru z zeszłego roku. Ja wiem, że on nie jest już dostępny. Nie wiem, czy Sephora wprowadziła w tegorocznej kolekcji świątecznej też coś podobnego, taki puder, ale słuchajcie, pamiętam, że w zeszłym roku, jak on pojawił się w sprzedaży, to rozszedł się jak świeże bułeczki. Po prostu był rozchwytywany i momentalnie wszystkie dziewczyny go kupowały. Nie dziwię się, bo był w dobrej cenie. I to jest taki kosmetyk, który no, na trochę nam wystarczy. Kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o najlepsze kosmetyki listopada. Jestem ciekawa, czy coś Was zainteresowało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Napiszcie również, czy znacie któryś z tych kosmetyków, co o nim sądzicie, jak się u Was sprawdza. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa!